Cześć wszystkim! Znowu punkt 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Hey dobra, there. Jesteśmy w wiosce Jeleni Brud. Mamy tutaj parę spraw do załatwienia. Z innymi mamy to znaleźć jajko smoka jakiegoś. Mamy znaleźć orlankę, która jest poszukiwana przez tam paru elfów. No i mamy generalnie sprawdzić, co się tu dzieje. No i wytropić bractwo ołowianego klucza. Tak, poza tym już chyba wszędzie pozbieraliśmy coś. Pochodziliśmy, co się dało. Możemy jeszcze do tej garbarni zajść, zobaczyć, czy coś tam będzie ciekawego. A potem wejdźmy do tej gospody. Wygląda na to, że tam jest lord ten cały się ukrył. I ta cała orlanka. O, wygląda na to, że będzie jakiś quest. Nie mogę go nigdzie znaleźć, ja... Później o tym porozmawiamy, wracaj do Barwideł. Zajmę się naszym klientem. Czego nie możesz znaleźć, młoda damo? Nie mam ochoty na pogawędkę. Spytaj ją i zwróć się do Trigila. Good day, stranger. Chciałbyś coś kupić? Jakieś wyroby ze skóry? Co znajduje się w zawalonej wieży? Nic, jest zawalona. Kilka skór rozciągniętych do suszenia. Smród łoju, który ciągle narzeka Dengler. A, wiecie co? Czekajcie chwilę. Zapomniałem stopera wrócić. Okej. Okay. Reszta wieży rozpadła się w pył, podobnie jak ta głupia Lady Tiana, która usiłowała ją utrzymać. W gospodzie jest pieśniarka, która powie całą cholerną historię, jeżeli chcesz usłyszeć. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy widziałeś Nefreor Lankes za taki buntu? Wolę nie mieszać się przed co ze sprawy. Okej, a co masz na sprzedaż? Ma parę znakomitych skórzanych zbroi. Pas ochrony śmiertelnika, zmniejszenie obrażeń od trafień krytycznych. Okej, okay, pas trollowej skóry. Wytrzymałeś plus 1 na 3 sekundy. Całkiem spoko. I całkiem niedrogo. Okej, a zobaczmy. Znakomity skórzany pancerz. Tak, cięższy. A mam już wyjątkowe. Nic nie będzie nam też tak potrzebne. Dobra, czy ktoś ma jakieś wolne miejsce na pas? Prawie wszyscy mają jakieś wolne miejsce na pas. Otrzymane leczenie po 25%. W sumie drugi nie jest ten pas trollowej skóry. Myślę, że go sobie kupię. Mam coś na... mam trochę rzeczy na sprzedaż. W zamian solidny topór bojowy. Parę pierdółek. Solidny sztylet. Sztylet sobie zachowam w takim razie. A pancerze jakieś? Też mam sporo. Solidny skórzany kaftan. Już to zatrzymam sobie na pamiątkę. Dużo nie zamierzam tu czasu spędzać, więc posprzedaję parę rzeczy i ruszajmy dalej. Dobra? No, troszkę kasy zarobiliśmy. Dobra. Dajmy ją powiedzmy Ederowi. Jeżeli stwierdzimy, że komuś innemu jest potrzebne, to damy komuś innemu. Może magom bardziej by się przydało. Dla nich jeden punkt wytrzymałości na sekundę może być bardziej przydatny. Ale dobra. Sure. Next time we get the chance, I'm buying you a pipe. That means a lot, Adair. Oh, you want one too? Sorry, I meant for Isselmir. I'll get you one too. Ta. Wieśniaki dogadują się ze sobą. Ta, Adair jest wieśniakiem. Takim z dużym mieczem. Wszystko wieśniakiem. Okej, okay, dobra. Tu jest jakiś... jakaś seed. Okej, poszukiwanki tej ormianki. Surely even you can understand that. We're decent folk. My lord, perhaps you should leave and check the wilds. Okej, to jest chyba ten lord. Tak. Więc z nim się później
pogadamy. Czy to jest to? Nie, to jest ktoś inny. Eron. Ach, to ty! Dziękuję ci, przyjacielu. Dałeś mi jeszcze jedną szansę, którą zamierzam wykorzystać jak najlepiej. Opowiadałem wszystkim tutaj, jak mi pomogłeś. Okej. Okay. Już nie pamiętam tego gościa. Inaczej mu pomogliśmy. A to jest ta jakaś pieśniarka, o której wspomnieli. Po raz pierwszy Drakon. Zwykle mam gotową pieśń, ale tej jeszcze nie dopracowałem. Piszę pieśń o powstaniu tej gospody. Interesuje cię ta historia? Nie kończyłam pieśni, ale mogę ci ją opowiedzieć. Dobra, zaczynaj. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Nie chcę mi się tego czytać, więc jak ktoś chce, niech sobie spauzuje, przeczyta. Mów dalej. Bla, bla. Bla, bla. Chciałbym usłyszeć o wojnie pękniętego kamienia. Był to pierwszy duży konflikt pomiędzy pierwotnymi jaderskimi osadnikami. Doszło do niego w trzecim roku kolonizacji, kiedy rolnicy przewrócili zdrowy Menhirn, będący częścią anglitańskich ruin. Wojna nie trwała długo, ale szybko się rozprzestrzeniła, pochłonęła tysiące istnień. W początkowych tygodniach większość kolonistów nie była nawet świadoma toczącej się wojny, dopóki galantowańscy najeźdźcy nie zaatakowali ich wsi. Wcześniej dochodziło do drobnych, spontanicznych potyczek między kolonistami miejscowymi, ale to miała zorganizowany charakter. Był to początek trwający wiele dekad walk pomiędzy kolonistami a glanfantanami. Jak widzisz, wiele nieobożych historii jest wszechobecna, nawet w tak małych wioskach jak ta. Okej, okay, a wojna czarnych drzew? Zaczęła się w czasach kolonizacji niemal 30 lat po wojnie piekniętego kamienia, choć pomiędzy ostatnikami galanfantami nadal wybuchały pojedyncze konflikty, oficjalnie obie strony ogłosiły rozejm. W owym czasie grefem był Edrang Hadred, ojciec Ametha. W ramach negocjacji pokojowych podpisał traktat zakazujący edyrskim kolonistom plądrowania anglitańskich ruin. Nie zdołał jednak zakazać wykorzystania pojmanych galanfantów w charakterze niewolników. Rozumiem, istotnie. Branie, bla 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 bla, widzisz imperium, bla 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 bla, plądrowanie. Okej, okay, dobra. To było bardzo ciekawe. Znaczy byłoby, gdybym przeczytał. Wybaczcie, jeżeli komuś to ujmuje, ale myślę, że i tak ostatnio mieliśmy już dużo czytania. Kto wchodzi po schodach? O, Nyfre! Orlanka groży przy oknie i co chwilka sekund przez nie wygląda. Kiedy wchodzisz do izby, przyglądać się uważnie z dłonią zawieszoną na stiletto. Odchyla głowę, aby spojrzeć za twoje plecy. Ktoś idzie za tobą? Kto cię przysłał? Ktoś opowiedział mi, że odpowiadasz za straszliwe morderstwo za to cebuntu. Niech zgadnę, czy ten ktoś miał na imię Maedert? To ordynarne kłamstwo. Naraziłam się jego pracodawcą i teraz mnie ściga. Ale jeśli jesteś tutaj, by odwalić za niego brudną robotę, nie ułatwię ci tego. Okej, okay, chcę tylko słyszeć twoją wersję tej historii. Jakiej historii? Duemenneslowie chcieli mnie schwytać. Przypadkiem obrabowałam niewielkie miejsce. Skąd miałem wiedzieć, że już rościli sobie do tego prawo? A to była niezmierzona pomyłka. Teraz usiłuję przeżyć. A jeżeli porozmawiałeś z Maedertem, to wiesz, gdzie na mnie czeka. Proszę, pomóż mi się stąd wydostać. Mamy ufać jej, czy tamtym gościom? Duemenneslowie. Okej. Okay. Powiedzmy, że uwierzymy tamtym. Ci ludzie nie wyglądają na zbyt praworządnych. Może tamci, może też nie, ale whatever. Dobra. W tej sprawie trzymam z Duemennelami. Tak. Okej. Okay. Zajmijmy pozycje obronne. Dobra, przypomnijmy, co możemy rzucić? Niszczy obronę mentalną celu, który zostaje zdominowany przez... Okej. Okay. Podpalenie duszy. Wymusza wyciek energii z duszy wroga, powodujący zapłon otaczającego go powietrza i periodyczne obrażenia od ognia. Okej. Okay. Przełamana wola. Wtargnięcie w umysł wroga i przywołuje wspomnienia przeszłych porażek, powodując okulewienie i osłabienie. Ma jakieś AOE? Widmowi wrogowie. Wrogowie w obszarze działania tracą zmysły i wierzą, że otaczają ich widmowi przeciwnicy, co powoduje ich oflankowanie. Ofiara ponownie przeżywa uraz wynikający z obrażeń trzymanych chwilę wcześniej, tym samym otrzymuje je ponownie. Mentalne ostrza przyjmuje esencję celu i tworzy ostrze zarówno cel główny, jak i maksimum 5 innych przeciwników. Okej. Okay. Chwila, jeszcze raz. Tworzy ostrze tnące zarówno cel główny, jak i... Okej, okay. Zobaczymy. Spróbujemy tego. Może najpierw zastrzelmy ją. Ok.
Okej, okay, oni tutaj zajmą pozycje obronne. Spróbujmy rzucić to. Zobaczmy, czy możemy go przewrócić, zanim on nas oślepi. Byłoby spoko. Okej, okay, oswojony wilk. Tu jest jakiś czarodziej. Myślę, że zajmiemy się najpierw tym czarodziejem. Zobaczmy, czy tutaj będziemy mieli do niego strzał. Okej. Okay. To możemy... tak, rzucać grenadę. Okej. Okej, możemy rzucić też ten pierścień płonących ran. Dobra, ty jeszcze nie rzuciłeś. Okej, okay, tak możemy to zrobić. Okej, okay, tu jakaś... to coś się dzieje. Nie wiem dokładnie co. Okej, okay, chodź tu Eders, próbuj bronić. Okej. Okay. Ten gość nie wiem czy zniknął. Nie, tutaj podchodzi. Okej. Okay. Dobra, sprzedajmy mu to jeszcze. Okej, okay, możemy jeszcze raz te mentalne ostrze puścić. I zauważyłem jak to zadziałało. Okej, coś jest spoko. Okej, no zaraz zginie. Zajmijmy się tu zakapturzoną kobietą. Nefreter zaraz padnie. Już tu pan został. Okej. Sure. No to tyle, jeżeli by chodziło o nich. Zostawili całkiem trochę sprzętu. Okej. Okay. Zobaczymy też ten Grim Warrior. I co tu mamy? Solidna laska, solidna szabla, solidny stiletto, miecz, solidny sztylet, solidny skórzany pancerz. Nic ważnego. Okej. Okay. I solidna kolczuga. Zobaczmy ten specjalny pancerz. Co to jest? R8, wyjątkowa jakość, średni pancerz. Redukcja obrażeń plus 2. Skradanie się plus 2, obrona przy odstąpieniu plus 15. Mech! Hey there. Nic specjalnego. Przypomnienia co ja miałem? Redukcja obrażeń plus 4. To jest średni pancerz, który ma mniejszą redukcję obrażeń od lekkiego pancerza. To ma przetrwanie, czyli nic ważnego. Obrona przed wstąpieniem niby jest ok, ale nie ma za dużo pancerza ten pancerz, więc dziękujemy. Hey there. O, i patrzcie, skupienie się odnowiło. Sure. Jest całkiem fajne w takim razie, skoro możesz rzucać zaklęcia i potem się jej odnawia to skupienie. Jest trochę bardziej przydatne niż niż zaklęcia Lota. Okej. Tutaj mamy coś, co nie jest złodziejstwem, żeby obrabować. Okej. Zanim zagadamy do tego lorda, wróćmy do tamtych ludzi. Którzy szukali tej ormianki. Może wyjaśni się coś sprawa. Tam, 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 tam. No, trochę ściszę. Jednak trochę za głośno jest. Dobra. Ta, oni też nie wyglądają na zbyt praworządnych obywateli. Chyba spotkałem kobietę, o której mówisz. Świetnie, zatem wróć i powiedz jej, że nie widziałeś, żeby ktoś jej szukał. Powiedziała mi, że jest ścigana, a reszta jej opowieści różniła się od twojej. To chyba jasne. Nie powiem przecież, że jest dzieciobójczynią, prawda? Po prostu wróć i znajdź ją, potem nakłoń do wyjścia. Odejdź.
Już ją zabiłem. Ty, to znaczy, że nie musisz dłużej tkwić w tym Grajdole. Masz moje podziękowania, Rod Demnelów również będzie wdzięczny. Żegraj. Powiedziałeś, że to morderczyni. Co ma to z tym wspólnego z tym rodzina Demnelów? Może trochę nagiąłem prawdę, ale i tak była dwulicową złodziejką, więc wyświadczyłeś jeleniemu Brodowi przysługę. Nie zapominaj też, że wyświadczyłeś ją Demnelom. Warto mieć ich po swojej stronie. No. Dobra. Jeżeli uznacie, że to za życzliwe z mojej strony, to domyślam się, że okej. Okej. Bandyci nadal zrabowali 162 sztuki miedzi. Fajnie. Chyba nadal będziemy musieli... Chyba nadal będziemy musieli popracować nad obroną. Dobra. Możemy nająć dodatkowych... Możemy nająć dodatkowych... najemników. Tak, pracujemy nad obroną, więc myślę, że najmę jeszcze dodatkowych najemników. Na przykład rycerza Złotego Paktu oraz łuczniczkę. Ruitańskiego łamacza. Powiedzmy na razie tyle. Nasza obrona mocno podskoczyła. Więc zobaczymy przy następnej daninie, jakie to będzie miało wpływ. Okej. Dobra. No to teraz pogadajmy, o co chodzi z tymi wszystkimi lordami i tak dalej. Mężczyzna nosi szaty w stylu aedyrskim. Proste, lecz eleganckie. Jego buty z delikatnej skóry wyglądają na przeznaczone do chodzenia po domu, ale są ubrudzone błotem. Szarpie za pukiel włosów okręcony wokół palca, odzianego jedwabną rękawiczką. Z jego delikatnych rysów przebija niepokój. Rozumiem, że twoje dziecko zniknęło. Tak na każdym kroku nas tak nazywają, więc przyzwyczailiśmy się. Mój panie, ja... Jeśli ją znajdziesz, powiedz jej, że nie będę zły. Może wrócić i wszystko będzie dobrze. Chcę się tylko upewnić, że moja Aerys, moja dziecinka jest bezpieczna. Na świecie nie ma ważniejszej dla mnie osoby. Chcę zadać kilka pytań o twoją córkę. Opisz mi Lady Alice. Jest atrakcyjną, młodą kobietą. Bardziej przypomina moją matkę niż mnie. Ma kasztanowe włosy i delikatne, szlachetne rysy. Musi mieć teraz jakieś 28 lub 29 lat. O, stara kobieta. Opowiedz mi o jej zniknięciu. Zatrzymaliśmy się w Jelenim Brodzie na kilka dni. Czwartego wieczora naszego pobytu zamierzałem ruszać w dalszą podróż. Lady Alice nie czuła się dobrze i poszła się położyć. Kiedy kilka godzin później sam udałem się na spoczynek, stwierdziłem, że zniknęła. Żaden z moich ludzi nie wiedział, by wychodziła. Nikt w gospodzie nie wiedział, gdzie się podziała. Od tej pory moi ludzie przeczesują wieś, ale nie znaleźliśmy jeszcze żadnych śladów, a miejscowi są bezużyteczni. Dlaczego więc przybyłeś z Alice do Leniego Brodu? To był jedynie przystanek w drodze do spoczynku Eyny. Zachorowała jednak tuż przed naszym przybyciem, więc rozwaga nakazywała dać jej kilka dni na wyzdrowienie. Co jest w spoczynku Eyny? Lady Alice osiągnęła wiek, w którym powinna wyjść za mąż.
Ze względu na to całe dziedzictwo nie mogę pozwolić, by minęły lata jej płodności. Nie chcę tak, żeby jej łono zgniło wobec tak wielu próżnorodzonych. Wiedza 4. Zapewne w nowym Haomar czy w nowej armii jest więcej potencjalnych zalotników. Myślisz, że nie brałem tego pod uwagę? Ciężko zaaranżować właściwy związek. Spoczynek Eyny oferuje mojemu dziecku najlepsze perspektywy. Okej. Okay. Czyli co, chciał nieprawe dziecko zrobić? No dobra. Nie wiem, może nie rozumiem czegoś. No dobra. Gdzie reszta waszej rodziny? Chyba nie chcieliby przegapić zaręczyn waszej córki. Niestety Lady Harond nie jest w stanie podróżować. Elis ma niewielu bliskich krewnych. Moja siostra i mąż, ciotka, wuj Elis od paru miesięcy przebywają z wizytą w Aedirze. Jeśli zaś chodzi o rodzeństwo, Elis go nie ma. Moja żona wydała na świat jedynie próżnorodzonych, nie licząc Elis. Rozumiem, ale wracając do waszej córki. Wróćmy do moich poprzednich pytań. Słyszałem sprzeczkę z oberżystą. Dlatego właśnie mam nadzieję, że możesz pomóc. Nie powinienem ufać ludziom otaczającym moją córkę. Powiedz mi o sobie. Imperial times. Our primary estate is on the outskirts of Brackenbury, but we have holdings in New Haomar as well. Those went to my sister and her husband. Okej, dobra, no to będziemy szukać. Do widzenia. Przeszukaj Eleni Bruce, przekazuj informację o zaginięciu Alice. Okej. Greetings. Nie widziałem ostatnio zbyt wielu podróżnych. Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi coś o córce lorda Haronda. Jego lordowska mość twierdzi, że ostatnio zaginęła. Więcej nie wiem. Sprawy tych cholernych wielmożnych to nie mój interes. Wyglądasz na zburzonego. Coś ci w tym nie pasuje, prawda? Masz cholerną rację, że nie. Ten lord zachowuje się, jakby był ulepiony z lepszej gliny niż my. A mimo to... Słuchaj, nie potrzebuję tutaj żadnych kłopotów. Czekam tylko, aż znudzi mu się moje piwo i wyjedzie, a wtedy wszystko wróci do normy. Dengler, jestem znany z uczciwości. Przyrzekam, że doprowadzę tę sytuację do ładu. Życzliwość? Weźmy życzliwość, dwa. Nie będę stać z boku i patrzeć, jak cierpi niewinna dziewczyna. Pomóż mi ją znaleźć. Ta dziewczyna, Alice, chciała zniknąć. Żebyś ty wiedział, jak patrywała się w drzwi, niczym owca prowadzona na rzeź. Jednak prawie z nikim nie rozmawiała. Widziałam tylko, jak gadała z Trygilem. Ma warsztat przy zawalonej wieży. Trochę narwaniec. Radę ci nie drążyć. Zawsze mówią, że nie warto grzebać w sprawach innych. Okej, okay. Chcę porozmawiać o czymś innym. Byliśmy już Trygila. Znaczy, nie będziemy musieli do niego zajść jeszcze raz. O czym rozmawiałeś z tym szlachcicem? Tutejsi ludzie nie są przyzwoici. Pilnują własnego interesu. Jeżeli chcesz wściubać nos w nieswoje sprawy, to sam z nim porozmawiaj. Okej. Okay. Chcę zobaczyć izby. Mam kilka pytań. Opowiedz mi o wiosce. Przejdź od jednego mostu do drugiego i zobaczysz ją całą. Żyjemy tutaj spokojnie, nie stronimy od ciężkiej pracy, pilnujemy swoich spraw i nie dajemy sobie opamiętać. Stał tu kiedyś zamek wybudowany przez jakiś ród aedyrskich Tajanów w czasach początku Imperium. Ostała się tylko jedna wieża, która jest częściowo warsztatem Trygila. Sid, pierśniarka, stojąca przy ogniu, mogłaby ci opowiedzieć historię, jeżeli masz na to ochotę. To mieszka w Wielkim Brodzie. Nie zostało to zbyt wielu ludzi. Ludzie nie zagrzewają tu miejsca, odkąd tu wszystkich przychodzą na świat próżno zrodzeni. Na szczęście jest jeszcze garstka, która nigdzie się nie wybiera i wprowadzi tutaj swoje interesy. Trygil zajmuje się wyprawianiem skór. Haedryna waży różne minekstury. Winrave handluje towarami. Rumbald jest hodowcą świń. Czy raczej był. Jak rozumiem, coś się stało ze świniami Rumbalda.
Porwał je ten przeklęty ogr. Teraz Rumbald kwiczy bardziej niż cała jego trzoda. Paskudny pech. A Minerif? Jest tutaj dłużej nawet ode mnie. Całkiem miły gość, ale nigdy nie udaje mu się skończyć zdania. Jego sklep znajduje się po przeciwnej stronie placu. Co powiesz o Hendrynie? Ta dama świetnie sobie radzi z miksturami i okładami. Ponoć wpakowała się w kłopoty w gnieździe żmijów. Jej wóz stoi na wschodnim krańcu wioski. Opowiedz mi, Trigilu. Jest kraparzem, wybiera skóry i robi z nich zbroje i inne rzeczy. Jest tylko jeden malutki problem. Smród łoją i jelenie gówna z dziwnym trafem, albo powoduje nagłą utratę apetytu moich klientów. A jego warsztat znajduje się tuż obok. Okej. Okay. O tym ogrze. Prawie się o nich nie spotyka tak blisko wsi. Ogry i ludy nie dogadują się za dobrze. Są paskudne, ale wystarczająco bystre, by zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć, porozmawiaj z Rumbaldem. Jego zagroda znajduje się na południowy wschód stąd. Mówię, że nie spotykasz wielu podróżnych. Pewnie, że nie. A cóż mieliby tu przychodzić? Mamy bandytów na drodze oraz ogra w lesie, o czym na pewno opowie ci ten gadatliwy dureń Rumbald. Co gorsza, od ponad roku nie rodziło się tu zdrowe dziecko. Większość ras cywilizowanych zagląda tu tylko przyjazdem. No dobra. Hey there. Okej, będziemy musieli do Trigila zagadać. Ale pogadajmy jeszcze... Zagadajmy jeszcze do Rumbalda. Może dostaniemy do kolejnej na tego ogra. Tak, mówiąc o zadaniach, mam ich całkiem już sporo. Zaczynam zapominać, co jest czym. Okej, to wygląda na jakąś zagrodę. Jest Rumbald. Okej. Niech szlak trafi Galwiana na takie potwory. Niech szlak trafi wszystkich bogów. Zaplute bestie Galwiana, cholerna paskudna kukła, potrójnie przeklęta słona dziewka i jej oślizgłe. O co chodzi? Ten potwór ukradł moje świnie. Przylazł do wioski, zniszczył zagrodę i uciekł z całym cholernym stadem. Zostało mi tylko kilka prosiant. Co niby mam z nimi zrobić? O czym ty mówisz? Ogr niedawno przyszedł w te strony. Ludzie widywali go i jego ślady w lesie, ale zdawało się, że trzyma się z dala od wioski. Przynajmniej tak sądziliśmy, póki nie uciekł z moimi świniami. A teraz wszyscy się boją, że nabierze apetytu i na nas, jeśli jeszcze tego nie zrobił. Co chcesz teraz robić? Wiem, że dla świni jest już za późno, ale uspokoję się, jeżeli łeb tego monstrum spadnie z jego karku. Co więcej, jeśli przyniesiesz mi ten jego wstrętny łeb, dam ci coś w zamian. Coś nieprzydatny rolnikowi, ale cenny dla kogoś bardziej zadziornego jak ty. Co wiesz o ogrze? Zapewne jest taki jak wszystkie, wielki, wstrętny sukinsyn o paskudnym charakterze i ogromnym apetycie. Trygil może powiedzieć ci więcej i twierdzi, że widział go w lesie. Znajdziesz go w warsztacie, tuż przy zawalonej wieży. Szukam młodej arystokratki imieniem Alice. Ile mam razy powtarzać? Już mówiłem tym weszącym strażnikom, że jej nie widziałam i tak przeszukali moje domostwo. Okej, okay, dobra. Okej, okay, chyba pora na małą przerwę. W następnym odcinku pójdziemy do Trigila, zapytamy o Alice i o ogra. Będziemy szukać dalej Alice, a potem porozbijamy się po okolicach i pozabijemy trochę czegoś, co się jeszcze da zabić. Okej, okay, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!